John Searle i jego chiński. John Searle, którego Państwo widzą tutaj na ilustracji, rozróżnia dwa rodzaje sztucznej inteligencji. AI, proszę Państwa, na tym slajdzie, jeśli Państwo się nie orientują, to skrót od Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Niespecjalnie lubię skrót SI w języku polskim, ponieważ mi się myli z układem jednostek pomiarowych SI, więc będę się posługiwał skrótem angielskim, który jest bardziej jednoznaczny. Otóż John Searle rozróżnia mocną sztuczną inteligencję, która twierdzi mniej więcej coś takiego, że komputery mogą myśleć, czy można stworzyć komputer, sztuczny system, który mógłby myśleć, i to jest to, co będzie krytykował w swoim eksperymencie, od słabej sztucznej inteligencji, która mówi, że komputery mogą symulować myślenie tak, jak mogą symulować procesy pogodowe. Zdaniem Searle'a słaba sztuczna inteligencja to nie jest coś, co moglibyśmy w jakikolwiek sposób krytykować. Możemy oczywiście symulować procesy pogodowe, tektoniczne, myślowe na komputerach, proszę bardzo, ale tak samo jak obwody komputera nie stają się mokre, kiedy przewidują deszcz, tak samo nie myślą, kiedy symulują myślenie. Tam nie ma tego samego rodzaju procesów. Tutaj dochodzimy do tego, że Searle twierdzi, że mocna sztuczna inteligencja przyjmuje pewne założenie. Założenie, które jest często nazywane obliczeniową teorią umysłu albo komputacjonizmem, mianowicie, które twierdzi, że natura myślenia wiąże się z obliczeniami albo z przetwarzaniem informacji. Innymi słowy, Searle przez bardzo wiele lat krytykował podstawowe założenia kognitywistyki tradycyjnej. John Searle jest amerykańskim filozofem. Przez wiele lat był profesorem w Berkeley. W 2017 roku pozbawionym tytułu emerytowanego profesora, więc nie mogę go nazywać emerytowanym profesorem w Berkeley, głównie dlatego, że molestował seksualnie studentki, i to przez bardzo wiele lat. Niestety ta karta w jego życiorysie jest dosyć mroczna i przerażająca wręcz. Niemniej jednak przedstawia dosyć interesujące i czasami spektakularnie frapujące argumenty i eksperymenty myślowe, które dotykają samej istoty modelowania obliczeniowego, natury kognitywistyki. A ponieważ jest to wykład wprowadzający, to powinniście Państwo również z krytykami się zapoznać, choćby krytycy mieli coś za uszami. Punktem wyjścia najbardziej znanego argumentu, czy też raczej eksperymentu myślowego, jak Państwu będę to przedstawiał, Johna Searle'a jest program rozumienia tekstu Rogera Shanka. Roger Shank stworzył program, który był w stanie odpowiadać na proste pytania dotyczące wprowadzanego do komputera tekstu. To był dosyć wczesny program, mówimy o latach 70., z 77 roku, więc rzeczywiście jest to dosyć już klasyczna rzecz. Oczywiście dzisiaj istnieją jeszcze lepsze systemy odpowiadające na pytania. I Searle przede wszystkim chciał powiedzieć coś takiego. Mianowicie nieprawdą jest to, co twierdzi Shank, że program rozumie tekst i odpowiada na pytanie. To znaczy, Searle twierdzi, że całe to twierdzenie jest nieprawdą. To jest złudzenie i całkowite nadużycie. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, Searle przedstawia chiński pokój. Analogię do tego, co ma robić program Shanka. Przyjrzyjmy się składnikom chińskiego pokoju. W chińskim pokoju siedzi człowiek, któremu można zadawać pytania przez wrzucanie kartek w otwór. I wrzuca przez ten otwór odpowiednie kartki. W pokoju siedzi Searle i jest wyposażony w taką specjalną wielką księgę. Ta wielka księga służy Searle'owi, ażeby odpowiednio z odpowiednich koszyków wybierać zdania, które będzie mógł połączyć w pełną odpowiedź, którą napisze na kartce, czy też odrysuje na kartce i po jakimś czasie wyrzuci przez ten sam otwór. Osoby, które podchodzą do tego pokoju, mogą mieć wrażenie, że ponieważ na wejściu jest chiński, na wyjściu jest chiński, odpowiedzi na pytania są sensowne, to tak naprawdę w środku jest inteligentny człowiek, który rzeczywiście świetnie mówi po chińsku. Tymczasem człowiek mówi tylko po angielsku, czyta po angielsku, nie zna chińskiego, jedynie korzysta z wielkiego podręcznika, który mu mówi, co łączyć ze sobą. Oczywiście trzeba pamiętać, że cały ten eksperyment jest naznaczony ogromnego rodzaju optymizmem.
Po pierwsze, jak Państwo już wiedzą z pierwszych wykładów, język cechuje się produktywnością, a zatem liczba potencjalnych pytań, jakie można byłoby zadać, jest ściśle rzecz biorąc potencjalnie nieskończona. Nie sposób stworzyć więc skończonego podręcznika, który mówiłby, jakiego rodzaju odpowiedzi mogłyby być na wszystkiego rodzaju pytań, które można zadać w języku chińskim. Ale ponieważ program Rogera Shenka też jest pewnego rodzaju w pewnym stopniu ograniczony, to można byłoby sobie wyobrazić, że tu istnieje pewne ograniczenie do jakiejś dziedziny, na jaką ten człowiek odpowiada i być może tylko w tej dziedzinie można spodziewać się interesujących odpowiedzi. Być może wszystkie pytania, które nie pasują do jakiegoś wzorca, dostają prostą odpowiedź. Na tym się nie znam, proszę mnie o to nie pytać, oczywiście w języku chińskim. Druga rzecz, która się z tym wiąże, która jest zupełnie nierealistyczna, to też wielkość tego podręcznika przekłady. Jeśli nie zna się znaczenia znaków chińskich, a jest ich kilkadziesiąt tysięcy, to znalezienie ich w krótkim czasie i uzyskiwanie takiego złudzenia, że to będzie szybko działało, też jest mało realne. Znak, oczywiście to nie może być tylko to nie mogą być tylko trzy kubełki, żeby tworzyć odpowiedzi, musiałoby być ich, zdaje się, 40 tysięcy. Co już daje pewną trudność, żeby z 40 tysięcy rozmaitych kubełków zbudować jakiekolwiek sensowne zdanie w czasie, które nie spowoduje, że ludzie dawno się znudzą i odejdą, nie uważając, że w środku jest jakakolwiek forma inteligencji. Ale załóżmy, że te wszystkie rzeczy są nieistotne. Najważniejsze jest to, że można sobie wyobrazić, że pomijając język chiński, to mógłby być język prostszy, z prostszym alfabetem, jakiś uproszczony. Dostawalibyśmy jednak jakieś proste odpowiedzi na proste pytania i mielibyśmy poczucie, że jednak takim jakaś inteligencja jest, chociaż osoba, która w środku się znajduje, kompletnie nie ma pojęcia, o co pytają, ponieważ wszystko jest tak naprawdę zaszyte w podręczniku, który to wszystko realizuje. To są wszystko przekształcenia, jak powiada Searle, składni. Przekształcenia znaków w znaki, ale bez żadnego odniesienia do rzeczywistości. To są przekształcenia fizycznych symboli, żeby to zabrzmiało dobitniej, a zatem jest to krytyka tak naprawdę podejścia klasycznego w kognitywistyce w tym miejscu, ale nie ma mowy, żeby chiński pokój mógł cokolwiek rozumieć. Już Państwo widzą, na czym polega problem. Problem polega na tym, że mamy coś, co zachowaniowo ma być nieodróżnialne, przypominać w tym sensie komputer czy program komputerowy Shenka, ale tak naprawdę absolutnie różne od człowieka, który mówi po chińsku, który jednak rozumie, co znaczą te zdania i tak dalej. U wielu osób po przedstawieniu tego eksperymentu myślowego, czasami jest przedstawiany w sposób prostszy, tak naprawdę mówi się, że w jakimś sensie prowadzi ten pokój konwersację albo przekłada jakieś zdania na inny język, czy coś w tym stylu, można sobie wyobrażać rozmaite warianty. Jeśli wszystkie zadania z przetwarzania tekstu można byłoby sobie tutaj podstawić. Wiele osób uważa, że rzeczywiście Searle udowodnił, że komputery myśleć same nie mogą, potrzebują czegoś więcej. Searle będzie twierdził, że zaraz się dowiemy, czego te tak naprawdę więcej potrzebują, ale zanim do tego dojdziemy, musimy zobaczyć, co mówią jego krytycy i w jaki sposób na te argumenty, czy ten eksperyment, ponieważ tu argumentu Państwo jeszcze nie słyszeli. Słyszeli Państwo tylko analogię do programu Shenka i z tej analogii ma wynikać w jakiś sposób, że cały program obliczeniowego modelowania umysłu skazany jest na porażkę, ponieważ pomija coś niesłychanie ważnego, mianowicie znaczenie tego, co mówimy, co myślimy, cały proces rozumienia. A to jest kluczowe, dlatego czym jest reprezentacja poznawcza. Tym będziemy się zajmowali później na wykładach, ale to jest pierwszy, ważniejszy tak naprawdę atak na tę klasyczną kognitywistykę, która powinien nam uświadomić, że pojęcie reprezentacji może dźwigać dosyć ciężki ciężar na sobie.